I od codzienności. No i proponuję dodać, że kontrakt jest otwarty. Jak nam po zajęciach przyjdzie jeszcze coś do głowy, że trzeba by tutaj dodać do kontraktu, to po prostu wpiszemy. Wchodzimy i zadajemy pytania. Czy bierzesz prysznic zamiast kąpieli, czy przegarnąłeś zwierzaka i tak dalej, i tak dalej. Wpisujemy imię? Tak, wpisujemy imię tej osoby. Kasia, tak? Ula. Proszę, nie kupuj. Na pewno nie kupuj. Ja lubię przebywać w lesie. Należysz do koła ekologicznego? Tak. Oszczędzasz papier? Tak, no to w zasadzie tak. Może tak policzyć. Edyta. Zasadziłaś kiedyś rzecz. Czy na końcu jest pogrubione? Tak, mówię, takie soczewkowate i na zewnątrz zwłoczające. Ty też, tak? No to wyciągamy rączki do przodu. No. Ja mam mocno jednak soczewkowate, a wy macie jakieś... To nie jest to samo. To jest szyszka świerkowa odgryziona przez wiewiórkę. Wiewiórki trzymają w łapkach szyszkę i obracają ją tak naokoło, odrywając łuski. Co jeszcze mieliście? To coś. Słuchajcie, to ktoś wie, co to jest to coś. To jest jakaś szyszeczka. Przypomina szyszkę, nie? I co nie jest? To jest galas świerka. Kora jest takim świetnym miejscem, jeżeli wychodzicie do lasu i chcecie poprowadzić zajęcia w jakimś takim obcym lesie, którego nie znacie, to takim sprawdzonym miejscem jest kora drzew. To jest kuźnia, bo to w przypadku dzięciołów zwłaszcza się mówi, że dzięcioły robią kuźnię, czyli wkładają szyszki w korę, ale w korze jest mnóstwo różnych innych nasion. To chodzi, że to jest jakaś ich spiżarnia? Nie, chodzi o to, że one sobie unieruchamiają, wiesz, bo jak to rośnie na drzewie, takie nasiona, to ptak jak dziobie, to owoc spada. Dlatego to nie wiewiórki też, bo wiewiórki mają łapki i one sobie po prostu wezmą w łapki i poradzą sobie. Czyli nie? Zamiast kuźnia to powinno się stołówkę nazywać. No to właściwie jest coś takiego. Dostaniecie takie naklejki na czoło i trzeba będzie podchodzić do różnych osób i dowiedzieć się od nich, jakim jesteście zwierzęciem. Musimy zadawać pytania w taki sposób, aby osoba, do której którą pytacie, odpowiadała tak lub nie. Zwierzęta z różnych stron świata. Jestem duży. Fioletowy miś. Fioletowy miś jesteś? Dzieci nie piszą, nie czytają. Tak. Nie czytają. Opaski akurat taką... Tak, raczej mam takie plastikowe obręcze na głowę, bo taką grę kupiłam kiedyś. Z takim właśnie, z takimi obrazkami. Ale to można z papieru zrobić. Zróbcie kółeczko. Odłożyć plecaki. Już mogę zaczynać? Zaczynamy, tak. Ćma. 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 Dobrze. Czyli wołasz ciągle. Pamiętasz, co woła nietoperz? Tak. Co woła? Ćma. Tak, wołasz ćma, a mama odpowiada i wtedy idziesz za odgłosem, tak? Super. Ćma. 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 Brawo. Jedna osoba będzie Indianinem. Kto chce być Indianinem? Wojtek. Teraz z prawdopodobieństwa pewno Indianin oblicza, który się... Część stada będzie wilkami, a część stada będzie trupicielami. Takie zwierzęta oddalą się na odległość 5 minut marszu i będą starały się kluczyć, będą starały się uciekać przed trupicielami. Wybierzcie sobie tą stronę kija, która zostawia wyraźny trop, ale taki i przyjrzyjcie się. Tropiciele się muszą dokładnie przyjrzeć, jaki trop zostawiacie, dobrze? Okay. Myślisz, ale tam za nimi nie idziemy. Chodź w inną stronę. Tu gdzieś pójdziemy, chodź. A gdzie tu? No ja jestem drugi puszczyk, a ty jesteś pierwszy puszczyk. Jest lenie. Jelenie. No to potrzebuje dużo krew.
się tropiło? Dobre były tropy, czy nie? Bardzo dobre. Bardzo dobre. No to fajnie. Myślę, że się udało. Ja nie wiem, czy puszczyki to jedzą. Jak już wchodziliście tam, to smakuje jak to puszczykowi? To widać, jak to dobrze pogryź. Tak, ale te kreski też się czasu do czasu urywały. Ja na przykład nie zdawałam sobie z tego wcześniej sprawy, że jak szłyśmy, to na przykład nagle były wszędzie takie zygzakowate linie, ale się okazało, że na przykład tutaj jest bardzo dużo wystających korzeni, kamieni i że te kamienie powodują, że ta kreska nie będzie idealnie prosta, tak? Że czasami się ten zygzak mimowolnie zrobi. Zawiązanymi oczami idziesz i druga osoba cię prowadzi i doprowadza cię do miejsca, gdzie las, który chce ci pokazać coś, co mnie zauroczyło w lesie i ukierowywuje się głowę i oczy osoby, którą się prowadzi z zamkniętymi oczami, potem się jej odwiązuje chustkę w momencie, kiedy ona wykonuje zdjęcie, tak jakby chcesz jej pokazać na przykład coś, co ciebie zachwyca w lesie, takie ujęcie, tylko po prostu ten fragment lasu. Teraz mi przyszło właśnie do głowy, jak przez las szłam.